Cześć kochani, witam was w kolejnej serii na kanale klubu Same Judo. Dzisiaj spojrzymy na judo z troszeczkę innej perspektywy. Z perspektywy fizjoterapeuty. Jest z nami Karina. Nasza fizjoterapeutka zajmuje się nami, rekinami, pomaga nam, kiedy tej pomocy potrzebujemy. Dokładnie. Zawsze możemy na ciebie liczyć. No i chciałbym, żebyś troszeczkę powiedziała o swojej pracy, o tym, czym się zajmujesz, czym się tak naprawdę fizjoterapeuta zajmuje i na czym polega jego praca. A więc jestem fizjoterapeutką od wielu lat już. Młodo wyglądam, ale długo się zajmuję. Naprawdę uwielbiam swój zawód. Kim jest fizjoterapeuta? Fizjoterapeuta jest to osoba, która najprościej można powiedzieć, która leczy układ ruchu niefarmakologicznie i bez nieoperacyjnie. Fizjoterapia to jedno, ale mówiłaś też o osteopatii. Tak, interesuję się też osteopatią i szkolę się w tym kierunku. Osteopatia jest to zupełnie inna dziedzina. Zajmuję się bardziej globalnie, jeśli chodzi o całego człowieka. Fizjoterapeuci bardziej patrzą na układ ruchu. Osteopaci patrzą na człowieka jako całość, czyli to nie jest tylko układ ruchu, ale i układ trawienny, krążenia, oddechowe, wszystko. Uważasz, że każdy sportowiec powinien korzystać z usług fizjoterapeuty? Tak, jak najbardziej, bo wiadomo, że sport, mimo że się mówi, że sport to zdrowie, to jednak wszyscy wiemy, że nie do końca tak jest. Zdarzają się urazy, przeciążenia, więc tak, jak najbardziej, zwłaszcza jeżeli ktoś chce tak uprawiać ten sport zawodowo, wtedy naprawdę bardzo wiele możemy pomóc takiemu zawodnikowi, nie tylko w kontuzjach, ale żeby też przygotować go odpowiednio tak, do danego wysiłku. Możemy wspomagać przy ćwiczeniach, często też widzimy, tak patrząc na zawodnika, widzimy już pewne kompensacje, które jego organizm wytworzył, które mogą spowodować później kontuzje, więc my to wszystko wychwytamy i jesteśmy w stanie jakby na zasadzie prewencji troszkę działać. Okej, okay, ale przychodzi do ciebie pacjent z jakimś problemem i tak realnie, co możesz, jakby na czym ta twoja praca polega? Co jesteś w stanie mu dać, co jesteś w stanie mu zaproponować, co jesteś w stanie z nim zrobić, żeby mu pomóc? Więc tak, przychodzi do nas pacjent, badamy go, diagnozujemy, sprawdzamy, co mu jest tak naprawdę. Jeżeli już wiemy, tak, potrafimy postawić diagnozę, bierzemy się za leczenie. Leczenie polega na tym, że głównie pracujemy, przynajmniej tak ja pracuję, pracujemy manualnie. Czyli to znaczy, że pacjent leży, a to ty pracujesz jego... Dokładnie. Pacjent sobie leży, odpoczywa, jest mu dobrze i miło. Chociaż są przypadki, że też nie. Tak, no, bardziej manualnie pracujemy, tak? Nie skupiamy się na fizykoterapii, czyli na tych laserach, prądach. Czyli ogólnie rzecz biorąc, pomoc fizjoterapeuty i jego obecność przy każdym sportowcu jest w zasadzie bardzo potrzebna. Tak, tak jak najbardziej. No dobra. To w takim razie specjalnie dla was nagrywamy serię filmów, w której Karina z małą naszą pomocą będzie wam opowiadać o swojej pracy, o tym, czym się zajmuje. No i mam nadzieję, że pomoże wam być lepszymi sportowcami. Oglądajcie. Oczywiście. Do zobaczenia.